Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj zestawy Engraving Art, które służą do nauki grawerowania. A polega cała zabawa na tym, że w zestawie jest takie dłutko i jest arkusz papieru, z którego możemy wyczarować prawdziwe cuda. Już otwieram i pokazuję. To jest dłutko. A tutaj nasze dzieło sztuki, które wygląda w ten sposób. I to jest kotek, którego będziemy musieli tym dłutkiem odkryć, bo po zrobieniu całości będzie wyglądał tak. Te niebieskie fragmenty są po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy to dłutko prowadzić, tak aby wyczarować taką piękną grafikę. Jeżeli zrobimy to za mocno, to niestety przedrzemy. Zobaczcie tutaj, przedarty jest papier, a jak zrobimy to w sam raz, otrzymamy pięknego kotka. No i pokażę Wam, jak wygląda dłutko. To nie jest ostry przedmiot. Można tutaj, nie skaleczy palców. Cała zabawa polega na tym, że należy precyzyjnie wykonywać najróżniejsze ruchy. Bardzo delikatnie. To na pewno wpłynie też na jakość późniejszego pisania i rysowania, bo wyrabia na pewno dłoń. Z tyłu każdej pracy mamy taki malutki arkusik do ćwiczeń. I zobaczcie, że w zależności od tego, jak przyłożymy nasze dłutko, czy płasko, czy na wprost, czy pociągniemy, czy będziemy delikatnie skrobać, taki efekt otrzymamy. Więc warto poćwiczyć sobie, zanim zabierzemy się za takiego pięknego kotka, no bo nie możemy też zniszczyć takiej grafiki. Pokażę Wam tutaj na takim fragmencie kotka, jak należy to zrobić. O, bardzo delikatnie, bo pod całą powierzchnią tego, myślę, że pokażę Wam na tym fragmencie, już na takim całym kotku będzie to łatwiej wyglądać. Ale żeby się do tego dobrze przygotować, warto mieć albo szmatkę, albo suchy papier. Kawałek kartki, chociaż można właściwie wykorzystać tą kartkę tutaj z zestawu i ją sobie tak przyłożyć. A dlatego, dlaczego? Dlatego, że żebyśmy nie zostawili tłustych śladów na tym delikatnej tkaninie. Ja się zaraz zabiorę za pracę dłutkiem, ale pokażę Wam jeszcze wszystkie zestawy, jakie tutaj mam. O, wcześniej tutaj moja córka zrobiła takiego pięknego tygrysa, który jest złoty. Ale w zestawach tych kraftowych znajdziecie jeszcze, o, na przykład pingwiny, malutki tygrys, takie mniejsze zestawy. Tu są dwa zestawy magnesów, które też jakby można w ten sposób dłutkiem spowodować, że będą piękne i tęczowe. Małe motyle, mały zestaw. O, tu mamy koloseum, przepiękny. Kotek, taki biało-czarny, to już go chyba pokazywałam. No i taki wielki, wielki zestaw, w którym jest wieża Eiffla i kawałek tutaj architektury Paryża. No a ja, że tak powiem, wracam do kotka. Tu sobie wszystko przygotuję. No i zobaczcie, jak się pracuje dłutkiem. A ja tu sobie trenuję jeszcze na małym fragmenciku. Tak, aby finalnie wyszło mi to super. Muszę powiedzieć, że wymaga to naprawdę dużo precyzji, bo zobaczcie, jeżeli po co jest ten niebieski kształt? No po to ten rysunek, po to, żebyśmy nie wychodzili za linię. Jeżeli przejedziemy dłutkiem w innym miejscu niż jest niebieski rysunek, to tak samo odsłonimy warstwę, która jest pod spodu, ale nie o to chodzi. My musimy się skupić tylko i wyłącznie na tych niebieskich liniach i robić to bardzo, bardzo delikatnie, a wtedy spod naszego piórka wyłoni się na przykład niezwykle piękny motyl. I zobaczcie, ja tutaj tą kartkę sobie przesuwam, tak żeby niczego nie pobrudzić. Zabieram się za robienie motyla. No jest to żmudna praca, ale dająca dużo satysfakcji, wyciszająca. No i takie gotowe dzieło sztuki
można jak najbardziej oprawić w ramki i wręczyć członkowi rodziny, przyjaciółce, przyjacielowi. O, i zobaczcie, tak delikatnie przecieramy, bo zdejmujemy ten pyłek, aby sobie, mam nadzieję, powiesił na ścianie, czy powiesiła w ślicznej ramce, a nam sprawi to na pewno dużo radości. Ojejku, ale tego dłubania. No to ja, słuchajcie, zajmuję się dalej rysowaniem, a Wam dla wyciszenia polecam Engraving Art z piórkiem. Te małe zastawy będą na pewno świetne do zabrania ze sobą w podróż czy do szkoły, bo nawet jak nie skończycie z powrotem, możecie do tej koperty całą zawartość włożyć. Oczywiście delikatnie przez białą kartkę, tak aby się nic nie zniszczyło. No i ja będę się starała tutaj krok po kroku rozwijać swoje talenty plastyczne. Miłej zabawy, dziękuję.